Beato, jesteśmy na 25-leciu Radia Kolor. Pracowała Pani w tym radiu, prawda? Tak, pracowałam i to pracowałam w Radiu Kolor na samym początku, kiedy tylko radio zostało otwarte, więc tworzyłam radio od podstaw. Co się zmieniło od tamtej pory? Myślę, że zmienił się sposób tworzenia programu. Poza tym pojawił się internet, którego nie było przecież 25 lat temu. Nie było maili, nie było internetu, nie było telefonów komórkowych. To bardzo zmienia też sposób tworzenia materiałów dźwiękowych, które pojawiają się w radiu, bo kiedyś pracowało się na taśmie, na fizycznej taśmie, a potem dopiero pojawiły się komputery. Poza tym wtedy w radiu było więcej audycji autorskich, które teraz właściwie już znikają z radia. Duże zmiany, prawda? Dzisiaj przepiękna gala. Co Pani myśli o takim, o takiej uroczystości, bo to jest bardzo tematyczna gala. Tematyczna? Jest karnawał, wszyscy poprzebierani pięknie. Karnawał. Myślę, że to świetny pomysł, żeby świętować. 25 urodziny to jest co najmniej 1/4 życia, więc życzę Radiu Kolor nie tylko następnych 25, ale i następnych 125 w tak dobrym zdrowiu jak teraz. Dobrze, dziękuję bardzo Pani Beato.